całym matematykiem z przypadku. Planowałem zostać fizykiem. W latach 70., gdy kończyłem szkołę, to sytuacja w Polsce była taka, że najlepsi absolwenci szkół średnich mogli sobie wybierać studia i dostawali się na studia bez egzaminu. No i ja złożyłem moje dokumenty na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I na kilka dni przed egzaminem przychodzi pismo z dziekanatu Wydziału Fizyki, że niestety nie mogę być przyjęty na Wydział Fizyki, ponieważ takich zdolnych, młodych ludzi, którzy wybrali sobie ten wydział, było za dużo w kraju. I dziekanat mi zaproponował, że być może na Wydziale Matematyki mnie przyjmą, ponieważ tam jest taki kierunek studiów, który się mechanika nazywa. Ten kierunek mechanika na matematyce to tak naprawdę wcale nie odbiega tak bardzo od fizyki. No i zostałem matematykiem stosowanym. Matematykę pokochałem już zaraz na pierwszym roku studiów, ponieważ miałem bardzo dobrych wykładowców. Kładli duży nacisk na taką poprawność wykładu, taką ścisłość przekazywanej wiedzy. I to mi się wtedy bardzo spodobało. Matematyka stosowana, czyli taka matematyka, która jest potrzebna do opisywania zjawisk, które nas otaczają. Bez tej dziedziny nauki to świat by się tak szybko nie rozwijał, jak się rozwija. Moje zainteresowania naukowe wzięły się z mojego długiego pobytu zagranicznego. Byłem przez 12 lat na uczelniach niemieckich i tam pracowałem w programie naukowym, którego głównym celem było badanie zjawisk odkształceń metali, ale takich odkształceń niesprężystych. Na przykład mamy jakąś taką duży arkusz blachy i z tego arkusza blachy chcemy zrobić garnek. No to ten garnek można zrobić różnorako, tak? Możemy wyciąć krążek, który będzie dnem, wyciąć jakiś prostokąt i go zwinąć w taki pierścień, tak? I przyspawać dno. No ale taka technologia jest oczywiście kosztowna. Wobec tego, jak się tak naprawdę garnki produkuje, wypycha się ten garnek z tego kawałka blachy. Wypycha, odkształca się ten kawałek blachy niesprężyście. No ale wiadomo, że gdyby ta maszyna nie była odpowiednio zaprogramowana przez człowieka, to ten kawałek blachy by się rwał i nic z tego by nie wyszło. Czyli trzeba wcześniej opracować, z jaką siłą i z jaką prędkością ta maszyna ma ten element wytłaczać. No i tutaj się kłania matematyka stosowana. I jeżeli po symulacjach komputerowych okazuje się, że model jest poprawny, że powinno być dobrze, to dopiero się uruchamia maszynę. Czyli dzięki modelowaniu matematycznemu zaoszczędzamy tutaj mnóstwo pieniędzy jak pieniędzy, ale i czasu też. Matematyka jest ciężką pracą, ponieważ jest to zawód, który czasami wykonuje się leżąc w łóżku. To znaczy czasami chodzi za mną problem bez przerwy. Nad czymś myślę i nie mogę powiedzieć, że zamykam drzwi od mojego gabinetu i właśnie skończyłem pracę. Chciałem tu jeszcze może przedstawić jeden przykład, taki naprawdę wzięty z życia. Firma produkowała elementy metalowe. Te elementy metalowe wyglądały mniej więcej tak. Jakiś taki schematyczny rysunek, jakiś duży kawałek metalu. I w tym dużym kawałku metalu musiały być takie otwory, ponieważ te kawałki metalu były później montowane w jakąś tam skomplikowaną maszynę. I problem zaczął się w tym momencie, gdy okazało się, że ten metal z tej strony musi być utwardzony. To znaczy, ta górna jego część powinna być w innej fazie, ponieważ stal może występować w wielu fazach. No i tu akurat na górze powinien być martensyt. No to ta firma utwardzała ten kawałek metalu promieniem lasera i nagle co się okazywało, że w momencie jak ten dosyć duży, skomplikowany element był montowany, to w tych miejscach dochodziło do pęknięć. Ten element pękał. Rozwiązanie wygląda w sposób następujący. Chodziło o to, żeby sterować szybkość poruszania się lasera i siłę tego lasera. Rozwiązanie numeryczne było następujące. Chodziło o to, żeby temperatura 1 mm pod powierzchnią była 100 stopni Celsjusza. Więc
został opracowany schemat poruszania się tego lasera tak, żeby ta temperatura 1 mm pod powierzchnią była taka, jak trzeba. No i do dzisiaj tak produkuje się te elementy. W matematyce stosowanej ważny jest inżynier, który modeluje, ważny jest matematyk, który sprawdza poprawność modelu i ważny jest informatyk, który później testuje ten model. Ja jestem tym drugim etapem w tym zespole, to znaczy jestem matematykiem, który przejmuje model od inżyniera i próbuje sprawdzić, czy ten model jest rzeczywiście sensownie postawiony. Modele matematyczne, które opisują na przykład takie rzeczy jak utwardzanie metali, czyli tak zwane modele przejśćfazowych w metalach, albo to, o czym mówiłem na początku, czyli takie modele opisujące odkształcenia niesprężyste, to one są wszystkie zbudowane mniej więcej w taki sposób. Mamy taką jedną skrzyneczkę, w której są równania różniczkowe, cząstkowe i to są jakieś prawa zachowania wynikające z mechaniki. To są jakieś prawa mechaniczne. I tu nie można wiele zmienić, ponieważ to są prawa pochodzące z fizyki. I w tych równaniach pojawiają się pewne parametry. Parametry, które pomagają opisać dokładniej problem. Czyli na przykład sztywność materiału, jakieś parametry opisujące niesprężystą odpowiedź materiału. Czyli te parametry pojawiają się w tym układzie równań różniczkowych cząstkowych. Wobec tego, żeby cały taki układ zamknąć, żeby to był zamknięty układ równań, to do tego dochodzą takie równania opisujące, jak się te parametry zmieniają w czasie. I to jest zwykle układ równań różniczkowych zwyczajnych. Czyli tu mamy równania cząstkowe, tu mamy równania zwyczajne i to jest ze sobą razem sprzężone. I te równania różniczkowe zwyczajne, to one już są eksperymentalne. Co to znaczy? To znaczy, że inżynier wykonuje jakieś próby, żeby ten układ równań zbudować. No i tu jest teraz miejsce dla matematyka. Jak matematyk dostaje taki model, to stara się pokazać, czy ten model zaproponowany, no tylko eksperymentalnie przez inżynierów, rzeczywiście jest dobrze matematycznie postawiony. No i moja główna działalność to jest właśnie działalność związana z pokazywaniem, że jakieś takie modele proponowane przez inżynierów są rzeczywiście dobrze matematycznie postawione. Jak przebywałem za granicą, to tam we współpracy z profesorami niemieckimi spróbowaliśmy troszkę klasyfikować tego typu zagadnienia. I ja dla pewnych klas modeli pokazałem, że jeśli model jest z jakiejś klasy, to jest dobrze matematycznie postawiony. To, co inżynierów tak naprawdę interesuje ze strony matematycznej, to jest na przykład jednoznaczność rozwiązań. Że taki model ma naprawdę tylko jedno rozwiązanie. Ponieważ później w obliczeniach numerycznych jest bardzo ważne, czy te przybliżenia numeryczne, które są tam wykonane, to one mają zbiegać do jednego rozwiązania, czy jednak może dochodzić do takich dziwnych zjawisk, że rozwiązań jest więcej niż jedno i numeryczny schemat może się okazywać niestabilny. Nazywam się Krzysztof Chełmiński, pracuję na Politechnice Warszawskiej, jestem doktorem habilitowanym matematyki. Matematyka jest dla mnie moim zawodem, to znaczy ja pracuję jako matematyk.